Większość studentów Pism Świętych z pewnością zgodzi się ze mną, iż niemal każda dyskusja o dniach ostatnich, prędzej czy później, zawsze porusza kwestie opisane w Księdze Objawienia. Ogromna ilość publikacji z dziedziny eschatologii opiera się właśnie na księdze objawienia. Wielu autorów próbowało już analizować je słowo po słowie. Z doświadczenia wiem jednak, iż nie o to chodzi i dlatego też nie mam zamiaru podejmować się tego typu zadania. Księga objawienia jest specyficznym gatunkiem lektury w Pismach Świętych. Gatunek ten zresztą nie występuje tylko w tej księdze, bo znajdujemy go również w pismach nazwanych od imion znanych proroków izraelskich, takich jak chociażby Izajasz lub Ezechiel. Pojawia się również w psalmach. Dla porównania, zobaczmy chociażby Psalm 18, wersety od 1 do 20, gdzie mamy przykład tego, jak Dawid opisuje swoje wybawienie z ręki Saula. Czy Bóg dosłownie zrobił wszystko, co opisuje Dawid? Zobaczmy na ten fragment. W moim utrapieniu wzywałem Pana i wołałem do mego Boga. Ze swojej świątyni usłyszał mój głos, a moje wołanie dotarło przed Jego oblicze, do Jego uszu. Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady gór zatrzęsły się i zachwiały od jego gniewu. Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący. Węgle zapaliły się od niego. Nachylił niebiosa i stąpił, a ciemność była pod jego stopami. Dosiadł herubina i latał, latał na skrzydłach wiatru. Z ciemności zrobił sobie ukrycie. Namiotem wokół niego były ciemne wody i gęste obłoki nieba. Przed jego blaskiem rozeszły się jego obłoki, grad i węgle ogniste. I zagrzmiał pan na niebiosach. Najwyższy wydał swój głos, grad i węgle ogniste. Wypuścił swe strzały i rozproszył ich. Cisnął błyskawicami i ich rozgromił. I ukazały się głębiny wód. I odsłoniły się fundamenty świata. Od Twojego upomnienia, panie, i od podmuchu tchnienia Twoich nozdrzy. Posłał z wysoka, chwycił mnie, wyciągnął mnie z wielkich wód, ocalił mnie od potężnego wroga mego i od tych, którzy mnie nienawidzą, choć byli ode mnie mocniejsi. Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia, lecz pan był moją podporą. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, wybawił mnie, bo mnie sobie upodobał. Nagrodził mnie pan według swojej sprawiedliwości. Oddał mi według czystości moich rąk. Objawienie zostało skierowane do wierzących żyjących w pierwszym wieku naszej ery. Odsuwanie jego przesłania w czasie o tysiące lat prowadzi niestety do wielu wyzwań i trudności interpretacyjnych. Wielu obawia się nawet, iż jeżeli księga objawienia została spisana do specyficznych odbiorców żyjących w specyficznym okresie historii kościoła, to współczesny człowiek. Nie odnosi już żadnej korzyści z jej lektury. Nic bardziej błędnego. Księga objawienia zawiera treści, które pokazują wyraźnie, kim jest Pan Jezus Chrystus, pokazuje wierność i prawdomówność Jego proros oraz prawdę o tym, jak w całości wypełnione już dzieło odkupienia przynosi ogromne błogosławieństwo na współcześnie żyjących wierzących. Księga objawienia Zajmuje się wypełnieniem obietnic danych Izraelowi. W rozdziale 10, a wersecie siódmym możemy przeczytać. Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom prorokom. Tutaj wyraźnie, jak możemy zauważyć, powiedziano, że rzeczy napisane w Księdze Objawienia były związane z wypełnieniem się boskich oświadczeń przekazanych prorokom. Byli to oczywiście prorocy Izraela. To oni ogłaszali to, co w pismach apostołów stało się znane jako tajemnica Boga. Apostoł Paweł chociażby był jednym z tych, którzy cierpieli z powodu nadziei Izraela, jak możemy przeczytać w Księdze Dziejów Apostolskich 28, 20. Należy zrozumieć, że tajemnica Boga i nadzieja Izraela były zasadniczo jednym i tym samym. Apostoł Paweł był jednym z głównych rzeczników Boga, który objawił ją swoim sługom. Paweł przez cały okres swojej chrześcijańskiej posługi nie nauczał nic, jak możemy przeczytać w dziełach apostolskich 26-22, nic nie mówiąc oprócz tego, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że nastąpi. Objawienie zatem mówi w kontekście wypełniania się Bożych obietnic dla Izraela. Uważam, że ten fakt... Jest kluczowy dla właściwego zrozumienia księgi objawienia. Już w pierwszym wersecie Bóg jednoznacznie stwierdził, że opisane w nim rzeczy są wydarzeniami, które muszą nastąpić wkrótce. W rozdziale pierwszym a wersecie trzecim Pan Jezus objawił Janowi, że czas jest bliski. Powtarza to również werset dziewiętnasty tego samego rozdziału pierwszego. Zatem w księdze objawienia nic nie wskazuje na to, Iż opisane za pomocą wizji wydarzenia dotyczą czasu tysięcy lat po ich spisaniu. Z powyższych fragmentów biblijnych widzimy, jak Pan Jezus Chrystus wyraźnie informuje Jana, iż wszystko, co zobaczy Jan, spełni się wkrótce. I kiedy mówi wkrótce, to ma oczywiście na myśli czas, w którym żył Jan oraz adresaci tej księgi. Objawienie 22.6 powtarza niemal dosłownie. To, co zostało powiedziane w objawieniu 1.1. W objawieniu 2210 powiedziano Janowi, aby nie pieczętował słów proroctwa tej księgi, gdyż czas jest bliski. I wreszcie w objawieniu 2220 znajdujemy te końcowe słowa. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaiste przyjdę wkrótce. Trzeba się zastanowić, jak te stwierdzenia, co do czasu wypełnienia się tych wizji. Mogły być jeszcze bardziej jasne i dobitne. Dlaczego więc są one tak bardzo ignorowane lub błędnie interpretowane? Istnieją oczywiście inne fragmenty, które podkreślają bliskość wydarzeń opisanych w tej księdze. Nie są one może tak wyraźnie wyrażone, jednakże, gdy są właściwie zrozumiane, z pewnością mają taką samą moc przekazu. Jeden z takich fragmentów znajduje się w objawieniu rozdziale szóstym, gdzie opisano pana Jezusa Chrystusa jako tego który otwiera szóstą pieczęć czytamy tam tak wersety 15 i 16 a królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze i wodzowie i mocarze i każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do gór i skał padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Powyższa wypowiedź to powołanie się na słowa Boże przeciwko Izraelowi z Księgi Ozeasza 10 rozdziału, wersety od 6 do 8. Czytamy tam tak. Nawet i on sam zostanie zaprowadzony do Asyrii jako dar dla króla Jareb. Efraim okryje się hańbą i Izrael zawstydzi się z powodu swojej rady. Król Samarii zostanie wycięty jak piana na powierzchni wody. Wyżyny awen, grzech Izraela, zostaną zniszczone. Ciernie i oset wyrosną na ich ołtarzach, a powiedzą do gór, przykrycie nas, a do pagórków padnijcie na nas. Niech naszej uwadze nie umknie również fakt, iż sam Pan Jezus powołał się na to proroctwo w czasie, kiedy szedł na krzyż i szło za nim wielkie mnóstwo ludzi i kobiet. Które płakały nad nim i zawodziły. Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić: Błogosławione niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas. Z oświadczenia Jezusa, aby kobiety te płakały nad sobą i nad ich dziećmi, jasno wynika, że zapowiadał on nad nimi straszny sąd, o którym mowa w prorostwie Ozeasza, a które bez cienia wątpliwości dotyczyło współcześnie żyjących z nim ludzi. Widzimy zatem, że słowa pana Jezusa idącego na śmierć, prorostwo Ozeasza, a także wydarzenie opisane w księdze objawienia, rozgrywa się w jednym i tym samym czasie na jednym i tym samym pokoleniu.